Co się odwaliło? To nie mogę. Słuchajcie, potrzebowałem pracy na szybkości, bo już musiałem się Żuli prosić, żeby mi na bułkę tartą pożyczyli. To sobie ją sklejałem w domu i dwa chleby miałem, ale ki, nie o tym. Trafiła się fucha. Jako ochroniarz w Ikei. wszystko zajebiście. Rozmowa kwalifikacyjna poszła gładko. Generalnie praca ekstra. Mało roboty, patrzysz tylko. Czy ktoś czegoś nie kradnie, a nawet jeśli tak, to i tak wywalone mocno. Tam wszystko jest z tektury. Jest warte nie więcej niż 15 zł. Nawet z doniczek stalowych można składać samolociki i puszczać, bo są z papieru. Wszystko było generalnie super. Aż wydarzyło się coś dziwnego, ja zawsze zamykałem sklep o 23 Koniec zmiany, klucze do drzwi, ostatni obchód i do domu To był piątek, pamiętam Jak gdyby nic, dopełniłem obowiązku i poszedłem na chatę Nie wiedziałem o jednym, że niechcący w środku zamknąłem jakieś małżeństwo Obstrałem się totalnie, telefon od menadżera Coś ty odwalił, alarm w restauracji włączony, jacyś ludzie łażą i jedzą klopsy, na zimno z sosem żurawinowym, I świąteczną szynkę za 13 złotych. Kur! Jadę swoim autem o trzeciej w nocy, pod sklep i słuchajcie, wchodzę do środka, odpalam latarkę, idę do restauracji, wyjebałem się jeszcze o maskotkę kalafiora po drodze Bijam do restauracji i słyszę szepty, no to krzyczę, halo! Proszę wypierdalać, tutaj ochrona! Nagle nie, dostałem czymś w głowę. Wydaje mi się, że był to wałek do racuchu, ale nie jestem pewien. Obudziłem się o szóstej, kiedy miałem otwierać sklep. Jak gdyby nic otworzyłem i zacząłem przeglądać kamery. Myślałem, że jedne, dwoje nagich ludzi zapierdala po magazynie i zbierają pudła, I poskładane meble kuchenne. Mimo wszystko zaciekawiło mnie to. Oglądałem te kamery cały dzień. Słuchajcie, okazało się, że zbierali te meble i zanosili je do takiego miejsca w magazynie, gdzie nikt nie zagląda. Działo ogrodzenie, odziani w żółte, plastikowe worki z logosklepu. z Mebli. I układają je w jakieś dziwne budowle, co im odjebało ich zde? Wpadłem na pomysł. Tego dnia specjalnie zamknąłem sklep z trzema osobami w środku. Plus te dwie co już były. Byłem zszokowany, gdy wróciłem nad ranem i robiąc obowiązkowy obchód po magazynie, znalazłem małą tekturową zagrodę. W środku były pluszowe marchewki. I jeże. nie jestem pewien, ale chyba na ziemi była jakaś zieleń. A dziwne, bo można nabyć ją tylko w dziale zieleni. Nagle z ciemności wypadła jakaś postać i zaczęła coś krzyczeć. Wydaje mi się, że po nordycku. Może nawet szwedzki, ale tak jakby słyszałem tylko nazwy mebli. Przyrządów, zabawek, które sprzedaje sklep. To był ten gość, którego wczoraj zamknąłem. Z włócznią, zrobioną z włosów i ołówków zacząłem spierdalać co sił w nogach. Poślizgnąłem się na stolcu, chyba ludzkim. Nagle goniły mnie trzy osoby, ubrane w żółte worki. Prawie rozwalili drzwi do pokoiku ochroniarza, gdy się w nim zamknąłem. Zniknęli w sumie też nie wiem kiedy. Do końca dnia obserwowałem ich na kamerach. O ja co tam się działo. Zaczęli od budowy prymitywnej chaty, zbiórka szkolnego i szafki sypali jakieś żarna do zagrody z pluszowymi marchewkami i jeżami. Coś zbierali wydaje mi się, że to. To były ołówki i papierowe taśmy miernicze, i tworzyli z nich prymitywne narzędzia. To było niesamowite. Oni zaczęli tworzyć coś. Byłem w szoku. Zacząłem zamykać coraz więcej ludzi w sklepie. Zaczynałem od pojedynczych rodzin, najczęściej dwie plus jedna. Potem doszli staruszkowie, a na końcu same dzieci. Przez te trzy miesiące zaczęła powstawać jebana cywilizacja. Powstawały domy, z i biurek, zagrody z pluszowymi zwierzętami. Żywili się klopsami i sosem żurawinowym. To było niesamowite. Ja tylko obserwowałem z daleka, jak Bóg, moje dzieci tam w magazynie, kiedy odkryli pierwsze niedzielę. Niebieskie worki, dodatkowo płatne. Powstała kasta mieszczan, zamożni cywile, społeczeństwa magazynu. Przywdziewali niebieskie worki, czym zyskiwali szacunek i dostęp do dodatkowych zapasów szynki świątecznej. Po kolejnych dwóch miesiącach w magazynie powstało koloseum. Tak kurwa, koloseum. Zbudowane z tektury i stołów. Ja tylko patrzyłem, widziałem walki na ołówki i wałki do naleśników. Nieraz wydawane były wyroki śmierci. Zwłoki trafiały do śmietników i wyjeżdżały na wózkach przemysłowych do rzeki obok sklepu. Po miesiącu powstawały pierwsze środki transportu. Rydwany z wózków zaprzęgnięte w, no właśnie w żółtoworkowców. Nie wspomniałem, że na przestrzeni czasu niebiescy totalnie zawładnęli żółtymi. Obcięli wysokie stanowiska urzędowe na działach wystroju, niszcząc żółtych i zaciągając ich do katorżniczej pracy przy uprawie fikusu i strugania ołówków. Ja tylko patrzyłem. Zaczęły powstawać kolejne miasta. Najpiękniejsze było miasto Sky'e w dystrykcie dziecięcym. To tam powstała pierwsza kolej drewniana. A wagony, słuchajcie, były połączone innowacyjnym systemem magnetycznych kulek. To było piękne. Wielcy naukowcy pracowali na dziale biuro, tworząc genialne projekty urządzeń użytku domowego i nadając im adekwatne, wyśmienite nazwy. Szczególnie pamiętam wyciskacz do owoców Dildo, który dzięki regularnym, wibrującym ruchom penetrował owoc i wyciskał z niego wszystkie soki. Lubiłem patrzeć też, kiedy szlakiem handlowym obok wyjścia ewakuacyjnego przemykały kordony kupieckie na wózkach przemysłowych, sprzedając swoje genialne wyroby, obrazy z działu sztuka, które w rzeczywistości są zdjęciami, stoliki, hoj i inne. Przełomem było wynalezienie broni palnej. Do tej pory mianowicie wojska pos Posługiwały się procami, pyzda, miotającymi, kolorowymi kamyczkami z działu wystroju wnętrz. Patrzyłem na nich z miłością, wyznaczyłem im wszystkie błędy, ale też karałem za przewinienia. Wielbiałem, jak coś od John Paulili, zgasić im światła w magazynach. Co tam się odpierdalało? XD. Zwoływano posiedzenie, starszyzny niebieskoworkowej. Przyjeżdżali kapłani z całego sklepu, dział łazienka, kuchnia, salon, pokój dziecięcy i tak dalej. Padali na kolana i odmawiali jakieś modlitwy. Chuj wie co, włączyłem im światło po pięciu minutach. Raz to nawet włączyłem. Oni radość, krzyki. Składają w ofierze plusz. W kształcie słoni, a ja jeb i im gaszę. O kurwa, wzięli tych kapłanów i zaczęli napierdalać mieszalnikami do mas cukierniczych, a potem ucięli im głowy i wywiesili zamiast kloszy do lamp. Od tamtej pory już im nie wyłączyłem tego światła. Zaczęło mnie frustrować, kiedy zauważyłem, że niebieskoworkowcy znęcają się na żółtoworkowcami. Wyjątkowo perfidnie. Nie wiem czemu, ale upodobali sobie zabawę, jak to nazwali daj dope. Polegało to na tym, że jeden żółty kłada swoją piętę drugiemu w odbyt i śpiewa pieśni, opiewające niebieskich monarchów. Podczas gdy sklinczowany Kolega wyjękuję mu muzykę pod ryb. Wyjątkowo perfidne, ale muszę przyznać Że mnie zaciekawiło, powoli rodziły się kolejne miasta A rozwój technologiczny zdawał się nie mieć końca Zamykałem ich coraz więcej Raz nawet miałem bekowy pomysł I przed megafonem postawiłem paproć I podpaliłem ją, jak przechodził jeden z żółtych To zacząłem napierdalać przez megafon Jam jest pan twój i tak dalej Skurwysyn spisał 10 przykazań Na drzwiach od szafki i spierdolił Z 40 innymi żółtymi Z niewoli z działu sprzętu kuchennego Wszystko zaczęło się pierdolić, kiedy wpadłem na naprawdę Debilny pomysł. Byłem tak zafascynowany swoim tworem, że postanowiłem wejść w niego całością. Rozpocząłem przygotowania. Zwracałem uwagę na ich zachowanie, zwyczaje i tradycje. Najgorsze było poznanie tego debilnego języka. Ja naprawdę nie rozumiem, jak można każdą rzecz nazwać inaczej. I to jeszcze jakimś pseudoimieniem. Kurwa, przecież krzesło obrotowe to powinno być krzesło obrotowe, a nie jakiś gonterskale. To tak jakby nie wiem, na prysznic mówić, Mariusz Wrona, posrane, ale do rzeczy zajęło mi to cztery miesiące i w końcu stwierdziłem, że jestem gotowy. Rozebrałem się w moim pokoju do naga i ubrałem. Worek. No właśnie, to był mój pierwszy błąd. Nie miałem niebieskiego, tylko żółty. Stwierdziłem, że nie będzie przypału. Jeszcze ostatnie spojrzenie na kamery i w drogę. Był już świt. Zaczynałem włączać lampy w magazynie. Wyślizgnąłem się z kęciapy i pewnym krokiem ruszyłem do miasta. Mój Boże, to było niesamowite. Piękne kamienice wyrzeźbione w kartonie. Freski przedstawiające słynnych niebieskoworkowców malowane farbami plakatowymi. Karczmy, targi, sklepiki, koszary. Po prostu wszystko podali horyzont. Przysłaniały potężne mury tekturowe. Zamku. Zaczęło mi być trochę zimno, bo klimatyzacja. A ja miałem na sobie tylko plastikowy worek z dziurą na prawym pośladku, która później dała o sobie mocno znać: tak. Dziura na dupie bohaterem Wszedłem się ogrzać do karczmy. W środku płonął elektryczny kominek Podszedłem do baru, I poprosiłem o słynny i wszystkim znany: Pseudocydrowy pośredni metabolit, cyklu mocznikowego, zwany napojem gruszkowym Kobieta za ladą, nalała mi do tekturowego kufla. Zaraz jednak zamóg i poszło wszystko w pizdu. Co mnie sfrustrowało? Nie ukrywam, nie wiem. Ale jakiś byłem podminowany wtedy. Wstałem, wziąłem ten ochłap papieru, złapałem żółtka obok i włożyłem mu go w usta. Ten mokry kubek. Nastała cisza. Tak, zapomniałem. Zrobiłem coś, co może zrobić tylko niebiesko mimo, że doskonale znałem ich kodeksy. Skarciłem żółtego. Samemu będą codziany worek wstydu, tak na to mówili niebiescy. Do karczmy wpadło czterech zbrojnych, powiedzmy zbrojnych. Mieli oprócz worków, plastikowe pojemniki na śniadania. W kształcie jamnika, jako dopełnienie zbroi. Alali mnie piszczącymi pluszowymi pałkami baseballowymi I nawet nie sam ból, jak ten żałosny dźwięk spowodował, że nie mogłem wytrzymać. Zacząłem uciekać. Wybiegłem przed karczmę i długa wdział szaf na ubrania. Los chciał, że znowu wyjebałem się na pluszowym kalafiorze. Już mnie mieli. Ocknąłem się w czymś, co wygląda. Jak, jak ładnie urządzona kuchnia okazało się że to pokój spotkań z królem no właśnie z królem dotarło do mnie że przez ten czas kiedy obserwowałem sobie pobieżnie całą cywilizację oni zdążyli sobie wybrać jakiegoś chuja na króla znowu się wściekłem przecież to ja jestem bogiem ja ich stworzyłem I wtedy wszedł on cały na tekturowo na szyi miał taki naszyjnik z makaronu a na niego nawleczone były cztery klopsy w sosie żurawinowy w sumie zajebiste na plecach miał szatę z bawołej skóry z działu dekoracji wtedy dowiedziałem się że można coś takiego nabyć w tym gówno sklepie xd na palcach miał takie Kukiełki do teatrzyku. Na każdym inna. Jako korona służył mu świecznik na świece zapachowe. Myślałem, że skisnę, ale musiałem utrzymać pozory. Przecież jakbym coś od to by mnie spalili. Na jakimś tekturowym stosie czy kichu Wszedł i mówi: jak cię zwą. Wymyśliłem na poczekaniu i mówię: Skager, król zamar, szepnął coś do swojego driblasa. I nagle zbiegło się z 20 osób. Do tej kuchni o wymiarach trzy na 3 metry. Więc myślałem, że się zesram. Bo wszyscy stali i byli do siebie przytuleni. Śmierdziało gówne, bo zleciało się jeszcze paru żółtych wieśniaków, ale wytrzymałem, bo nie wczepku. Urodzony, wiecie o co? Król lekko przyduszony zaczął mówić: Czy ty jesteś ten skager, który wykonał anuslop? Zgłupiałem i odruchowo powiedziałem: Ja, czyli tak. No i wtedy był drugi błąd. Podeszło trzech gości i wrzucili mnie do wózka i zaczęli gdzieś wieść. Po godzinie dojechaliśmy, poznałem to miejsce, to był słynny teatr, Amsa, Zaraz obok restauracji, stałem za kulisami, podeszło do mnie dwóch niebieskoworkowców, i zaczęli mnie witać i gratulować odwagi. Powiedzieli, że ostatnia osoba, która podjęła się anuslop, marnie skończyło. Więc zdarzą mnie jeszcze większym szacunkiem. Zgłup Głupiałem i spytałem co to jest ten anuslop. Wytłumaczyli Po czym myślałem, że strzelę sobie w łeb jebanym ołówkiem. Otóż ten tak zwany wyczyn polega na tym, że na oczach króla i pięciuset osób, które zasiadają w tekturowym teatrze, mam oddać stolec do worka, który mam na sobie. Potem stanąć na rękach, tak? Żeby nie wypadł z worka. To był moment, w którym wiedziałem, że muszę zdupcać, ale nie było jak. Wszędzie stały straże. Powiedziałem sobie przysłowiowe Jolo. Podobno, jeśli ten trik się powiedzie, miałem otrzymać pokaźną wypłatę ze skarbca państwowego. Nie wiem, czy wspomniałem, ale w owym miejscu walutą były panierowane serki Cedar i Gorgonzola. To był też moment, kiedy zwątpiłem w swoje dzieło i trochę mi się zrobiło smutno i wstyd zarazem, ale dobra, wracając do historii. Okazało się, że jeśli wyczyn się nie powiedzie, mam zostać stracony następnego dnia. Stanąłem na środku sceny, nie widziałem nic. Tylko małe punkciki na środku. To chyba były waniliowe świece, zapachowe, otaczające króla. Używali ich jako pochodni i źródła światła. Zrobiło mi się niedobrze. Zawsze tak miałem w stresie. W sumie moje życie wisiało na kablu. Wiedziałem, że muszę to zrobić. Spiąłem się, totalne skupienie. Nigdy nie umiałem strać na zawołanie, ale teraz nagle objawiła się ta umiejętność. Zastrałem się na mokro! Szkurwa! Zapomniałem, że jadłem 8 hot dogów wcześniej. Kosztowało mnie to 8 zł i byłem najedzony, więc niby profit Poczułem to masakryczne ciepło na pośladkach i chud na twarzy Dobra, połowa już za mną. Pomyślałem, Chce mi się potwornie żygać, ale jeszcze tylko na ręce i spierdalam. Serki zatrzymam, ale tylko czedary. bo gorgonzola to gówno. No i właśnie, pamiętacie tą dziurę, o której wspomniałem? Dokładnie tak. W sekundę, cała zawartość worka wylała się na tekturową scenę. Nastała cisza. Pierwsze co przyszło mi do głowy, to... spierdalaj stary. I tak też zrobiłem, odwróciłem się na jednej nodze. I rura, los chciał, że lewa stopa poślizgnęła się na gównie. Chociaż tyle, że we własne, to mniejszy ból. Wytrącając mnie z równowagi przebiegłem trzy metry, i... no właśnie, znowu wyjebam na tym zastrannym kalafiorze! zadupcyłem głową w półkę. Kto to rozrzucał, to ja nie wiem. Ale poprzysięgłem sobie wtedy, że go znajdę i zniszczę. Zostałem pojmany. Mój umysł przepełniała czysta nienawiść do pluszowych kalafiorów, drewnianej celi, która w rzeczywistości była szafą. Spotkałem pewnego człowieka. Mówi, że ma jest Sven, tak jak ja. Miał być stracony następnego dnia. W pewnym momencie, nie wiadomo czemu, zaczął się masturbować. Ale kazałem mu przestać, bo już miałem naprawdę dosyć wrażeń tego dnia. Zacząłem opowiadać mu wszystko. Całą prawdę o powstaniu cywilizacji. Na początku nie wierzył, ale potem zaczął opowiadać swoją historię. Sven był żółtoworkowcem pracował na polu, z fikusami, z torczykami. W sumie nic tam nie robił, bo są nawadniane przez system komputerowy. Ale nie mówiłem mu tego, bo by chyba ochujał na taką informację. Pewnego dnia jego pan oskarżył go o kradzież szwedzkiego torcika, nugatowego, z chrupką posypką. Sven zarzekł się, że to na pewno nie on skradł tą delicję. Jednak jego pan skatował go drewnianym młotkiem do wbijania plastikowych walców. Ta zabawka dla dzieci, wiecie co? I wezwał straże, które wtrąciły go do tej celi. Opowiadał mi, jak kasta żółtoworkowców jest uciśniona przez niebieskich. Do czego są zmuszani, Koloseum, zabawianie króla. I najgorsze czego się dowiedziałem. Okazało się, że Anuslop odbywa się co dwa dni. A króli i mieszczanie tylko wciskałem nędzny kit, aby wyłapać jak najwięcej ofiar. Nie mogłem do tego dopuścić. Wiedziałem co musimy zrobić. Wraz ze Svenem zaczęliśmy spiskować przeciwko niebieskim i królowi. To była najwyższa pora. Zgodnie z naszym planem rozesłaliśmy listy. Jutro w Getcie, na dziale sypialnia, miało wybuchnąć powstanie. Już wiedziałem, że zapisze się na kartach historii, cywilizacji Kea, Krwią i potem. Położyliśmy się spać. Lecz ani ja, ani Sven nie mogli Musimy usnąć z wrażeń. Zaczął się znowu masturbować. Rzuciłem w niego łyżką i przestał. Podłożyłem pod kark piankową poduszkę. Tak, jutro świat będzie inny, pomyślałem. Zanim usnąłem, ostatnią rzecz, którą zobaczyłem, to, że w drugiej ręce Sven trzyma zielonego pluszowego kalafiora. To nie mogło się dobrze skończyć. Była gdzieś godzina siódma rano. Nie byłem w stanie określić, ponieważ nikt nie zgasił światła w sklepie. Przez co debilom wydawało się, że w ogóle nie nastała noc. Słyszałem, że coś tam mówili o boskim znaku gniewu i tak dalej. Oj, owszem, byłem wkurwiony. Do celi wpadło dwóch strażników. Krzyknęli: już czas! Razem ze Svenem poszliśmy się odlać w narożniki szafy i ruszyliśmy zakłócić tekturowe kajdany. Na razie wszystko zgodnie z planem, I nikt niczego się nie spodziewał. Wyszliśmy na plac niebieski, gdzie miała odbyć się egzekucja. Kat stał przy maszynie. Nie wiem, czy kojarzycie te hydrauliczne tłoki, na końcu których zamontowana jest drewniana dupa. Siadają one tą dupą na fotelu setki tysięcy razy i ku wszechobecnemu zadowoleniu klienta pokazują, jak wytrzymałe są te meble z papieru. Ci geniusze korzystają z tego jako maszyny do egzekucji, kładając głowę skazańca między drewnianą dupą. A fotel, a ta uciska, nie uciska. Dopóki nie rozjebie ci głowy, nie powiem. Poczułem lekką dumę. Druga maszyna była dla Svena, Działała tak samo, lecz otwierała szafkę setki tysięcy razy. Jego głowa miała być w połowie włożona do szafki dalej miażdżona. Czaicie o co? Zostaliśmy ustawieni na tekturowym podeście Na czas czytania oskarżeń, waże nieco ponad 90 kg, więc po trzech sekundach powest jedną i staliśmy nagle ze Svenem. Otoczeni tekturową ścianką na wysokości pępka, Kat odczyta oskarżenia, które były rzecz jasna, absurdalne jak cała sytuacja. Kradzie 5 pluszowych koń, jednego słonia, ze stadniny królewskiej, zjedzenie dwóch klopsów, bez sosu żurawinowego, rozlanie dwóch litrów napoju, o smaku bzu i tak dalej. Wszystko było zmyślone, ale tak właśnie byli sądzeni żółci, fałszywe oskarżenia, które obciążone były karą śmierci, brak możliwości jakiejkolwiek obrony, tylko ostatni posiłek, był w miarę spoko, chod doki śmietankowy. cena zamykała się w 3 złotych, więc się opłaca. Padły pierwsze strzały. Spojrzeliśmy na siebie ze Svenem, widziałem tylko jego uśmiech i małe czarne oczka. Powiedziałbym, nawet tekturowe. Od razu nie co robić. Unieśliśmy pozostałość tekturowego podestu i używając go jako osłony, zaczęliśmy przebijać się przez tłum. W powietrzu świszczało ówcy, parę z nich przebiło tekturową osłonę i uderzyło mnie w pierś. I brzuch. Na sekundę wyjrzałem za naszej osłony. Na placu panował popłoch. Niebiescy uciekali do swoich kamienic. oddział partyzanckie, żółto atakowały bez namysłu, włapywali mieszczan i bili ich do nieprzytomności piszczącymi pałkami bejsbolowymi. Dopiero po pół godzinie na ulicę zaczęło wychodzić zbrojne oddziały króla. Razem ze Svenem dobiegliśmy do wyjścia z placu. Zgodnie z planem, mieliśmy dostać się do torów kolejowych, łączących dział kuchnia z działem pokój dziecienny, złapać pociąg i na miejscu docelowym zniszczyć tory, pozbawiając oddziały niebieskich dostaw amunicji. Kiedy byliśmy przy torach, pociąg już się do nas zbliżał. Na czele czarna lokomotywa na piszczących drewnianych kółkach, potem zielony, niebieski i czerwony wagonik połączone magnesami. Skoczyliśmy do zielonego. Po godzinie byliśmy na miejscu. Podobno żółci odbili plac niebieski i kierowali na dział zieleni. Tam mieli się przegrupować czekać na dalsze rozkazy. Dotarliśmy. Zeskoczyliśmy z drewnianego wagonika I od razu podeszliśmy do toru. Ja złapałem jeden koniec, Sven drugi, i podnieśliśmy kawałek drewnianego torowiska, tworząc w nim potężną lukę. Tory łączyły się jak puzzle, więc nie było większego problemu. Z tego miejsca ruszyliśmy do zatoki. Basenie z kolorowymi kuleczkami już czekał na nas statek. Stało przed nim dwóch potężnych żółtoworkowców przepustki! Byliśmy przygotowani. Razem ze Svenem wyjęliśmy karty i Ikea Familii, uprawniające do zniżki na zestaw obiadowy i przepływu partyzanckim okrętem bojowym. Przepłynęliśmy dwa metry i wysiedliśmy. Tyle bo. Miał cały basen. Dotarły do nas wiadomości, że oddziały zaczęły szturmować dział sypialnia, nie pozostawiając żadnego niebieskiego przy życiu. I kierowały się w naszą stronę. Wtedy zorientowałem się, że coś jest nie tak. Zbliżaliśmy się do kas. Ostatni punkt. Granica cywilizacji Ikea dotarło do mnie, że godzinę temu sklep został otwarty. Za kasami w kolejkach pochoddogi wstydu zapiekańki hańby i lody żenady stali ludzie. Nie mogli się dowiedzieć o moim dziele. Dotarliśmy ze Svenem do kas. Wtedy zamarłem. Część osób odwróciła się i patrzyła na nas. Sven nie wiedział, co się dzieje. Krzyknąłem do niego. Aby dał mi plan szturmu, podał małą białą książeczkę z napisem: Instrukcja montażu podstawki Resistance. Nie mogłem tego zrozumieć, więc wyjebałem ją do śmieci. Niczym szanujący się polski Majsterkowicz. Wiedziałem, że to będzie masakra. Sven spytał, łamiącym się głosem: Czy to jest to miejsce, gdzie kończy się świat, który znamy? Zapytałem go: Skąd o tym wie? Powiedział, kiedy byłem mały, przychodziłem tutaj. I patrzyłem spod szafy, pełen podziwu, zawsze zastanawiając się, co jest za tym obrotowym portalem. To były drzwi, i wtedy powiedział. Odkąd pamiętam, śledzę. Twoje poczynania. Znalazłem kiedyś pokój, gdzie siedział pewien człowiek. Nie miał on na sobie worka, lecz jakiś dziwny strój. Patrzył całymi dniami, w małe ekraniki, gdzie widział cały świat z góry. Ojciec opowiadał mi o wielkim stwórcy, który włada dniem i nocą, patrząc na nas właśnie z góry. Wysłuchuje naszych modlitw, pozwala nam istnieć. Mówił mi, że pewnego dnia stąpi z sufitu i uwolni łotoworkowców od potwornego uciśnienia niebieskich plugawców. To byłeś ty, kiedy cię odnalazłem. Wiedziałem, że muszę spowodować, abyś opuścił swoje królestwo i pomógł nam. Dlatego tego przez miesiące rozkładałem pluszowe kalafiory po całym kraju wiedziałem, że zgodnie z legendą ojca założyciela osady szczególnie sobie upodobałeś, i byłem pewien, że cię przywołają. Teraz jesteśmy tu razem na granicy świata. Poprowadź mnie. No to dojebałem. Nie wiem, co jest gorsze. To, że myślą, że upodobałem sobie te jebane kalafiory, czy to, że trzeba to było zakończyć. Złapałem łyżkę do butów w kształcie węża. Sven zaczął krzyczeć, że proroctwo się spełnia i władający wężami nas wybawi. Rozbawiło mnie to niczym bajka na karton network, ale nie pora na śmiechy. Zaraz Zbiegnie się tu horda. Degeneratów w żółtych workach na sobie. Czas na plan awaryjny. Ostateczne unicestwienie. Powiedziałem Svenowi, że to koniec. Ludzie nie mogą się dowiedzieć o ich istnieniu. Na ten czas na tyle skutecznie się chowali. A klienci byli tak zajęci tymi beznadziejnymi zakupami, że nie zauważyli, że u ich boku powstaje cywilizacja. Powiedziałem mu, żeby zatkał uszy. Pobiegłem szybko do mojego pokoiku. Na kamerach widziałem setki żółtych maszerujących z bronią. W kierunku kas złapałem za mikrofon. Odpaliłem megafony w sklepie. Na pełen regulator. Przyłożyłem usta do Majka i szepnąłem. Pójść człowieku za mym głosem. Umrzej teraz jak klop z sosem. I przełamałem łyżkę do butu. Na pół z głośnym trzaskiem zaczęło się, początek końca. Głośniki zaryczały. Na te słowa hordy cywilizacji IKEA zamarły i ruszyły w kierunku restauracji. Tam dokonywali zbiorowego samobuja. Ciskając sobie łyżkę do dupy i wskakując potem do pieców na szynkę świąteczną. Jeden za drugim, zastanawiacie się, jak to możliwe. Otóż kiedy zacząłem tworzyć moje dzieło, wiedziałem, że może nadejść taki moment, kiedy będę musiał je unicestwić. Codziennie w nocy puszczałem przez megafony ten tekst Stając pod podświadomej manipulacji oraz sztuki hipnozy udało mi się wytworzyć u nich odruch warunkowy polegał on właśnie na natychmiastowym samobuju gdy usłyszą te słowa zakończone strzałem z łyżki do butów płakałem kiedy widziałem upadek mojego dzieła odwróciłem się i ruszyłem do wyjścia tego samego dnia złożyłem wypowiedzenie wiedziałem że tylko Sven przeżyje nikt z ludzi nie dowiedział się o cywilizacji Ikea czasami tego żałuję że nie oznajmiłem tego światu mogliśmy się wiele od nich nauczyć przez trzy miesiące po IKEA apokalipsie Sven sprzątał to co pozostało po cywilizacji zbiorowe mogi Żółtoworkowców. Postaci worków w koszach stanęły za wejściem do sklepu. Kurchany niebieskoworkowców pozostały przy kasach. Na ostatnim ludzi cywilizacji. Oddzielnie płatne. Sven widać żywił urazy nawet po klęsce imperatorów. Zapasy skarbca królewskiego, co znaczy serki Czedar i Gorgonzola, oddał do restauracji, gdzie teraz leżą po dziś dzień. Ostatecznie such po nim zaginął. Do tej pory, kiedy chodzę do Ikei, za każdym razem, gdy biorę żółty worek, Uza spływa po moim policzku. Z westchnieniem, Wspominam niesamowitą historię tego miejsca. Kiedy wychodzę, zawsze też kupuję jeden niebieski. I zabieram do domu. Mimo wszystko, niebiescy byli również moimi dziećmi. Dwa lata później, tydzień temu zacząłem pracę jako ochroniarz w hobby. Tutaj jest zdecydowanie spokojnie. Aczkolwiek, dzisiaj, kiedy przed zamknięciem sklepu robiłem ostatni obchód, w dziale ceramiki łazienkowej coś leżało na ziemi. Nie byłem pewien co to jest, więc poszukałem latarki. To był on, pluszowy kalafior. Do stópki miał przyczepioną notatkę. Podniosłem go i przeczytałem. Zabrałeś mi mój dom. I gołymi rękami kazałeś chować zmarłych Nie jesteś bogiem, lecz tyranem Wiedz, że jestem tu Obserwuję cię I czekam na twój ruch Zęszczę się Podpisano Sven W tym momencie wiedziałem Że dzisiaj drzwi obi Zamkną się niechcący wcześniej A Ikea była tylko początkiem